Siemano, siemano, kolano. Najlepszy film. Siema, sława. Kurde. Już wsiadam, już wsiadam. Kurde, nowe auto. O, poczekaj. To służbowe jest? No. Słuchaj, jak się znasz trochę na samochodach, to jaki samochód przejedzie przy prędkości 50 km na godzinę 20-centymetrowy krawężnik? Służbowe. No właśnie. No i to. Na tyle się znam na samochodach. No właśnie, o to mi chodzi. Ja nie wiem, jak to będzie. Jak to będzie? Kiełbasy zjemy i do domu. Tylko jeszcze, żeby glubę zlikwidować, to by było fajnie. O, jeden przejazd zrobisz, gluby zejdą, zobaczysz. No. Może on nas też chce zasypać jak no. Jako ten. Przeszkoda. No. Siema, dzisiaj fajny dzień. Słuchajcie, chłopaki zrobili fajny tor na Godziębie. Podobno z przeszkodami. Jedziemy to wam ograć. Zawody w sobotę, czyli jutro. Filmik wleci na pewno dzisiaj wieczorem. Postaram się jak najszybciej go wrzucić. Sam jestem ciekawy po prostu, co tam odwalili. No jest dużo błota. Co jest? Dużo błota? Tam więcej ludzi, kurczę, tam ciekawie będzie. Kurde, tam chyba grubo opon będzie. Ja nie wiem. Było. Było. Dużo błota. A skąd wiesz, że dużo błota? Byłem. Byłeś? Kiedy byłeś? W niedzielę. Tak? No miałem jechać z młodym i ten. Aha. No ale, no, wiesz, sobotę padało. Skręć w lewo. Lało cały przez dzień, cały piątek lało i ten, jak ty... Ale to dobrze, mokry piach będzie. Ale dobra, nie, już abstrahując od tego, zobaczymy, jakie warunki są, chodzi o to, jakie przeszkody chłopaki tam ustawili. Jak w ogóle tor jest przygotowany. I w ogóle, no bo tak, cykorki będą, będzie można omijki robić, ale będą też po prostu przeszkody, nie wiem, czy opony, czy belki, i właśnie to bym chciał właśnie ograć. Piękna panorama miasta, patrz, jak tu ładnie teraz to wygląda, ty. Nie? No zobacz. No widzisz? Z tej perspektywy, a to jest, patrzcie, Willy Boysów ulica. To jest w ogóle moja pierwsza ulica Willy Boysów, tu na niej trenowałem, tu pierwszy raz podniosłem tak koło na Husqvarnie 701, że aż mi te laczki spadły. Bez kitu. Naprawdę, laczki mi spadły. Tak to było. Historia. Czy Godzięba ma szansę stać się zawodowym torem Super Enduro i do wszelkiego typu zawodów? Jeżeli by tam powstały dobre przeszkody. A nie mówię jakieś takie, wiecie, nie wiadomo co, nie? Ale chociaż takie, no częściowe, nie? To po prostu już ten tor był bardzo atrakcyjny dla... Nie, no muszą być elementy enduro, super enduro. Tak, i muszą być te wszystkie elementy, nie? I no wszystko przed nami. Jedziemy zobaczyć. Jeśli zdecydowałeś, że będziesz startował, nie? Ty? Ja nie. No jak nie? Słyszałem, że dzisiaj rano już mówisz żonie, że startujesz. Ale sława, nie kłam widzów. Nie, ale no poważnie, ta żona do mnie dzwoniła, mówi, czy na pewno, bo słuchaj, czy ty startujesz, bo Jarek mówi, że startuje. Mówię, no dobra, jest skoro Jarek, ja też, nie? Ale świruję no. Was. Nie, no widziałem, że przygotowany fizycznie jesteś, psychicznie. Psychicznie tak. Na pewno. Fizycznie. W stroju. Jaki kombinezon mi chłopacy zostawili? No zostawili, mówili, że tu na 46 słupku, mówi, ten kombinezon do Jarka zostawiamy, bo inaczej w teren go nie wpuszczą. Powaga, no. Dlatego się cofam, kurczę, bo nie ma lekko. To już mówi, o, jest już przy słupku, patrz. No jest, twój. A ja nie widzę. A ja widzę. No ale ja nic nie widzę. No to się wychyl. Kamera mam też ci, nic nie widzę. Mam ci przynieść kombinezon? No przynieś. Kurde. No Jarku, no kurwa, leży do ciebie to. Co ten Sława wymyślił? O, ha, ha, ha. No, to jest mój kombinezon. No, misiaczek. Najlepszy na enduro. No.
Sława z to nowe myślenie. No, już dojeżdżamy. Zaraz zaczynamy nagrywać. No, na finały. Na finały zawodów. No i zablokowali nam wjazd. Chłopaki tu pracują cały czas przy torze. Kurde, nie wiadomo, czy to się dało ugrać, nagrać coś. Nie, no musimy wjechać tam. No. Ale jak wjedziesz? Ja przejadę może tam koło tego piasku. To nie bardzo. To? Czaił się, kurwa, ten. Ale by wykukał Sława z tego. Ja nie, on we mnie raczej. No, w ciebie. Se kurwa w ogóle nawet nie spojrzę ten popowca. No, on nie miał lusterka. No, tutaj widzę, prace idą w najlepsze. Coś tam, nie wiem, równają, czy... No, równiarka chodzi. Równiarka chodzi. My sobie tutaj staniemy. No, idziemy. O, widzę tam koparka kopie. Jest, dzieje się. No, lepiej niż ostatnio. No, jesteśmy. Zaraz rozstawię drona i zacznę kręcić z góry wszystko i obczajać, czy są przeszkody, czy ich nie ma, jak ten tor w ogóle wygląda. Siema. Najważniejsi ludzie na godziembie, widzę. No tak, i najwięcej napierdalają, chyba chciałem dodać. Wkładają w to wszystko. Serducho włożone. Serducho włożone. Oj, ten tor zupełnie inny teraz będzie, masakra ci tak, powiem. Tak, a powiedz mi, no i co, już są jakieś przeszkody? No tam wbudowany jest cały odcinek. Tam jest cały odcinek. Tam czyli... są samochody takie dwa do przejeżdżania. O kurde, no to musimy tam iść. Ty idźcie sobie, porobcie zdjęcia, ja tu jeszcze naprawiam drogę, żebyś było tam. Którędy tu dojść, tu lepiej? Przez te górki nawet, jak będziesz. Przez te górki idziemy. Tak. Dobra. No ja potem wam potowarzyszę tylko po grzebie, tak, a wy sobie róbcie swoje. Dobra. Nie filmuj mnie. Ty, a dasz się golnąć? Ja taki nieuczesany, takie kółeczko. Budujemy tor. Właśnie tor w tej części będzie tutaj zmiana. Czyli tak jak znacie ten tor i tutaj były podjazdy do lasu, to po drugiej stronie. Czyli ta część, o, widzę łapę, żeby leciał. No zaangażowanych tu jest dużo sprzętu, muszę wam powiedzieć. Bo teren jest duży. Jest coś tutaj robić. Tylko mają czas do jutra. Czy się wyrobią? Nie wiem, czy to jest też element toru. Ty, to jest element toru, Sławek. Zobacz. No trochę gruzów tu macie. Widzę tam już opony, tu jakaś dodatkowa kota. Opony takie konkretne widzę tutaj. Koparka przenosi. Co to się będzie działo, ja nie wiem. Mają tam motocykl też, żeby to po prostu wszystko przetestować. Nie wiem, zastanawiam się, jak... Ty, Sława, przenieś mnie przez te błoto. Tak. Chodź tędy. Ja bym chciał te braki tych samochodów zobaczyć. To chyba pozostałości po wrak rejsie. No słuchajcie, na pewno tutaj będzie trochę błota na torze. Czy tutaj tabelka była? O, tutaj patrz, Sławek, chodź, coś dla ciebie. No. Tabelkę widzę, że tutaj odkryli, to chyba był ten element tutaj. Tam jakiś rów zrobili. Tutaj no opony tego typu będą, nie? Tu wkopane. Czyli śmiało przejezd nie będzie. No muszę jeszcze zobaczyć te samochody. Sławek!
Pytanie, gdzie są? Zobacz, no opony proste, nie? No wiesz, tam tylko sprzęgło i jazda. No, nie jebie się. Chyba, że wolisz cykorkę przez to błoto, patrz. Ja uwielbiam błoto, to dla mnie to luz. Ale tu z tego nie wyjedziesz, chustko. Co? Sprzęgło ja spaniesz. Nie wyjadę, no przez to. To zobaczymy, nie? Dla mnie mój żywioł, ja każde błoto przejeżdżam. Każde słowa przejeżdżam. Jak moto gnój przejechałem, to tego nie przejadę? No słuchaj, chodź, tych samochodów poszukamy. No co pan, jest mi to plany pan, na razie wykończę obliczone schody. Będziemy ten. Nie no. No i jak tu można było w sobotę jechać? Nie ma szans. Patrz, tu jest, chodź, tu jest basen z wodą. Jak tu się umyjesz? Właśnie, tutaj tak z bliska pokażę wam. No kanał z wodą, po prostu tutaj będzie stała woda cały czas. Idę dalej szukać samochodów, tych pułapek. O, tu tędy mogę przejść. Co tu jeszcze ciekawego na tym torze? Może nas spotkać. Tu raczej tor nie będzie przebiegał. No jak nie? Tu jedziesz tutaj pryzmą, chyba gdzieś tam. Czyli między stawami będzie też przejazd. Nie ma lekko. To będzie hardy. No i o to chodzi, tak? Nie. No jak nie? Mam nadzieję, że Glaca przyjedziesz. Chłopaki z Gdańska to już na pewno przyjadą, bo się zapowiedzieli. Jedyna niewiadoma to, czy Glaca przyjedzie. No oczywiście powiedział, że da się golnąć nową betą swoją 200. Chyba 200. No nie widzę tych samochodów. No tu jest stały element tego toru. No a tu zobacz, jaka krzykana. Ja pierdzielę, jak opony działają. Jak nie, to wpadnie do wody. Gdzie? Tam. No, tam dwie opony są do przejazdu. Jak nie przejedziesz, to wpadasz do wody. Czyli prawdziwy sprint. Tam już się śmieją chłopaki. No masz samochód. Idziemy. Idziemy, jest samochód. Lepota. Ale jaja, jest samochód, znaleźliśmy go. Także co, no wszystkim uczestnikom życzę powodzenia, ukończenia wyścigu. Nie, żebyście się nie przestraszyli tego, co tutaj pokazujemy. Wszystko jest do przejechania. Nie ma żadnych problemów. Zresztą Sława wam pokaże, nie? Na odcinku. No, tabelka tutaj to jest taka dodatkowa. Ktoś może sobie to po prostu ominąć. Chyba. Błotem pojedzie. Mam nadzieję, że jej nie podkopią. Chikeny to fajnie, jak nie będzie. Nie, no chikeny, no to są chikeny. No są chikeny, no właśnie wszystkim mówię. Tutaj są, słuchajcie, wszędzie chikeny, nie trzeba przez przeszkody przejeżdżać. Kto się źle czuje na belkach, oponach. Samochód, idziemy do samochodu teraz. No i jesteśmy. Czyli no słuchajcie, przeszkody naturalne. W ogóle dla zwycięzcy jest przeznaczony ten samochód. Z kokardką. To jest Adron? Co to jest Adron?
łap tu. Tu łap. Tu nie, bo popsujesz. Tam. Gdzie? Gdzie mam tam iść? Daj. Słuchaj, musisz skorzystać z usług pucy buta. Teraz musimy. No. Kurwa. No poczekaj. Słuchajcie, nie, jest jeszcze, stabilne. Jeszcze wytrzyma. Nie uruchomił, oj, psuje. Oj, weź go odpal. No pewnie, nie? No, weź go odpal. Oj, ten, widać, że ten, w szyku, nie bity. A dojdź do mnie. Rzeczywiście ten, on się przyda jeszcze. Słuchajcie, no powiem wam, że naprawdę, naprawdę będą atrakcje. Będzie co jechać po prostu. To jeszcze raz, życzę wam wszystkiego dobrego, żeby każdy ukończył wyścig. Pamiętajcie, cykorka, to jedziecie bokiem. Lubicie to co każdy rider, to jedziecie belki przeszkody, tak jak Sławas. Będzie się działo. Rozmawiałem z jednym, którzy to właśnie zajmują się w ogóle tą organizacją i pracami nad tym torem. Właśnie powiedzieli, że jutro zawody, a tu mnóstwo pracy jeszcze przed nimi. Naprawdę, to jest, kurczę, robota, która się nie kończy, jeżeli chodzi o tor. Ja pamiętam, ja miałem kawałek tylko tego toru, nie wiem dokładnie ile. 200 metrów na 200, może 300 na 300. I tam ciągle była robota, ciągle tylko pieniądze i robota. Pieniądze i robota. I efektu nie było żadnego. Także no, wszystko przed godziębą. Także no, jutro ja tutaj będę. I wszystko wam zrelacjonuję. Postaram się być wszędzie. Nie Sławas? Ja. Ja, bitte. Ja, weiß. Ich habe den Ja. Ja, ich weiß schon. Klamotten, richtig? Ja, Klamotten ist gut. Ich habe alle Klamotten. Ich habe Klamotten in Garagen. No, tym optymistycznym akcentem będziemy się żegnać. Nara, hejos. I rauchen verboten. Nara, piona, Sławas. Elo. Powodzenia na zawodach.